Cześć Tomaszku. Wiem, że ostatnio było Ci przykro, bo nie mogłeś przyjść na urodziny do Amelii, a nie mogłeś przyjść dlatego, że było tam bardzo dużo zagrażających Twojej diecie produktów. Dlatego postanowiłyśmy ugotować Ci coś dzisiaj, coś co będziesz mógł zjeść i co będzie służyło Twojej diecie. Przepis mamy od Łukasza Grasa. Pierwsze danie to będzie krem z buraków. Amelia powiedziała fuj, ale mam nadzieję, że to nie będzie fuj, bo Łukasz Gras zna się na jedzeniu. Buraki, marchewka, pietruszka, dwie cebule, papryka i dwa jabłka. Buraki, marchewka i pietruszka idą do gara i będą gotowane. Tym zajmie się Amela. Zalejemy je 2 litrami wody mniej więcej. Natomiast resztę, cebulę, paprykę i jabłko najpierw podsmażymy, a potem też dodamy do wywaru z warzyw. Więc ja włączam gaz. Do podsmażenia warzyw użyję oliwy z oliwek. Jabłka też dodaję do tych podsmażonych warzyw. One się rozpuszczą i zrobią taki fajny sos. Warzywa gotują się w garnku. Niedługo wszystko to połączymy, zblendujemy i doprawimy. I tak powstanie krem z buraków według przepisu Łukasza Grasa. Jeśli ktoś z Was chciałby wypróbować ten przepis, to szukajcie go w opisie tego filmu. Przepyszna, mogłabym jeść ją już teraz, ale trzeba ją zmiksować, bo miał być krem, więc będzie krem. Gotowe. Mamy gęsty, aromatyczny krem. I prażone pestki dyni, żeby coś chrupało. To bierzemy się za krewetki. Dla mnie bardzo trudny temat, bo mam alergię na owoce morza i nie mogę ich jeść, ale wiem, że Julka i Ty bardzo lubicie. To są krewetki, które były zamrożone. Rozmroziłam je w zimnej wodzie i obrałam ze skorupek. Trzeba je posolić, popieprzyć, rzecz jasna. To jest podstawa. Dodamy też oliwę z oliwek. I czosnek. Jak mówi Jamie Oliver, krewetki kochają czosnek i masło. Łukasz chciał jeszcze, żebym dodała tutaj mieszankę przypraw azjatyckich albo chińskich, ale nie dostałam wczoraj takiej mieszanki, nie chcę mi się jej robić samodzielnie, bo spieszę się na siłownię, więc zgodnie z sugestią mojego męża dodam po prostu łyżkę czerwonej pasty curry. Wymieszamy i zostawimy te krewetki na około godziny. Owoce morza marynują, owoce morza, ryby marynują się dość szybko. Za godzinę to wszystko podsmażymy. A czy ty lubisz krewetki? Będziemy je przez chwilę smażyć, a potem dodamy mleka kokosowego i powstanie nam z tego pyszny, aromatyczny sos, mam nadzieję. Zaserwujemy je z komosą ryżową i szpinakiem podsmażonym na maśle. Komosa ryżowa, najprostsza w obsłudze, czyli w torebce, będzie się gotować góra 10 minut. Krewetki lądują na patelni. Będą się smażyć 3 minuty. Zalejemy je teraz mlekiem kokosowym. To jest boskie. Nic tutaj nie trzeba z tym robić. Smakuje to wyśmienicie. Także mam nadzieję, że zrobi Ci się miło, dlatego że praca, którą podjąłeś nad sobą, jest bardzo trudna i nie zawsze jest miło. Zazwyczaj jest niestety przykro, bo trzeba sobie odmawiać rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Róbcie dla swoich bliskich, którzy pracują nad sobą, miłe rzeczy, bo to im po prostu pomoże, a Wam też poprawi samopoczucie. Wpadaj jutro na obiad, Tomek, i weź Julkę, jeśli będzie miała ochotę. Do zobaczenia. A teraz to, co najważniejsze dla osób, które się odchudzają, czyli ile można tego zjeść. Kaloryka, makroskładniki i gramatura tego dania będą podane w opisie tego filmu, także liczcie, jedzcie, cieszcie się nowymi potrawami, nowymi nawykami, nowymi przyzwyczajeniami. Cieszę się z tego, bo moja ukochana bratowa Dominika zrobiła dla mnie zupę krem z buraków posypaną pestkami dyni. Tutaj mam drugie danie, komosa ryżowa, tu są krewetki w mleczku kokosowym. A tu jest szpinak z odrobiną masła. Krewetka. Zarąbiste.
Pychotka. Dominiko, dziękuję bardzo. Czekam na wasze propozycje dań. Kontaktujcie się z Łukaszem Grasem. On będzie mówił wam, co macie mi gotować. Gdzie dostarczać, to będziemy się umawiać, bo to różnie w ciągu dnia funkcjonuje. Mogę podjechać na przykład do was do domu na obiad. Nie ma problemu. Tylko najpierw z Łukaszem Grasem, co ugotować. Pychota.